Mam dany układ współrzędnych, i w tym układzie współrzędnych narysujemy sobie teraz pewien prostokąt. Pierwszy wierzchołek tego prostokąta będzie w początku układów współrzędnych w punkcie 0,0. Drugi wierzchołek będzie gdzieś tutaj na osi X w odległości powiedzmy A. Trzeci wierzchołek będzie mieli tutaj na osi Y w odległości B, no i ten czwarty wierzchołek wypadnie gdzieś tutaj. No dobra, to, to to będzie nasz prostokąt. Mogę narysować teraz jego boki. Czyli tak, ten bok tutaj na dole, może teraz poprawię na zielono, będzie wyglądał tak. No i można myśleć, że to jest pewien wektor zaczepiony w początku układów współrzędnych w punkcie 0,0 i wskazujący ten punkt o współrzędnych A0. Czyli to jest taki wektor o współrzędnych A0. To jest taki wektor, ten zielony. Tutaj mamy taki wektor pionowy. O, to będzie taki wektor pionowy, który wskazuje ten wierzchołek, i też jest zaczepiony w początku układu współrzędnych. No to ten wektor ma współrzędne 0, współrzędną xową ma 0, a yową ma b. Ten drugą współrzędną ma równą b, to jest taki wektor. No i tutaj są te pozostałe boki. Oczywiście widzimy, że ten punkt tutaj, on ma współrzędne. Ten punkt, gdybym tutaj sobie narysował, nawet mogę narysować taki wektorek, tak, który wskazuje ten punkt to jakie będą współrzędne takiego wektora? No ten wektor jest sumą tych dwóch, a i b. Więc jego współrzędne to będzie po prostu a, b. To są współrzędne tego wektora. On jest sumą tych dwóch wektorów. No tu mamy 0 dodać a, b dodać 0. No i mogę połączyć tutaj te wierzchołki, tak jak mówiłem. O, będę miał taki, taki prostokąt. No Ten prostokąt... Jak ktoś ogląda poprzedni film, a radzę obejrzeć ten poprzedni przed obejrzeniem tego, no to jest szczególny przykład, szczególny przypadek równoległoboku rozpiętego na dwóch wektorach. Czyli mam tutaj prostokąt rozpięty na takich wektorach, które są do siebie prostopadłe. Gdyby one nie były prostopadłe, te wektory, ten zielony i ten różowy, no to mielibyśmy równoległobok. A tutaj mamy szczególny przypadek, mamy prostokąt. No i teraz to, co nas będzie interesowało, no to będzie pole tego prostokąta, czyli pole tego obszaru. No to pole tego obszaru. P, to jest po prostu a razy b, no to jest prostokąt, tak? Napiszmy, że to będzie a razy b. To jest, takie, to jest pole tego prostokąta. No i teraz będziemy się zastanawiać, co będzie, jak ten obszar zostanie przekształcony za pomocą jakiegoś odwzorowania liniowego t. T to jest jakieś przekształcenie liniowe, czyli t od x to jest jakaś macierz, powiedzmy jakaś macierz m która mnoży wektor x, no czyli macierz m, to jest macierz, która ma powiedzmy współrzędne, nie wiem, k, l, m, n, takie ma elementy macierzowe, no i mnoży jakiś wektor o współrzędnych x1, no, powiedzmy napiszemy sobie że to jest xy. tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, czyli to odzwarwanie liniowe to jest takie, które przeprowadza Wektor na wektor pomnożony przez jakąś macierz. No teraz zastanówmy się, na co takie odzorowanie przeprowadzi taki prostokąt. Tutaj mam przygotowany kolejny układ współrzędny, no to zobaczmy to odzorowanie, na co ono przeprowadzi. No, ono Wektor ten zielony przeprowadzi na jakiś, na obraz tego wektora, który może wyglądać jakoś inaczej. Na przykład może wyglądać. Może wyglądać na przykład tak. No, powiedzmy, to, to będzie jakiś taki wektor. Czyli to jest t od tego wektora A0. Powiedzmy, że to jest coś takiego. Teraz ten wektor różowy może być przeprowadzony na jakiś inny wektor, na przykład, nie wiem, no na przykład on może tak wyglądać. Czyli to będzie t od tego wektora 0, 0b. To jest 0 tutaj. Tak, Ładnie to wyszło, powiedzmy, to jest 0. No i teraz, czyli ten obszar zamieni nam się na taki troszkę inny obszar. To już nie będzie prostokąt, to będzie równoległobok. No bo na przykład ten wektor, który tutaj jest na, na żółto, przejdzie na sumę tych, tych wektorów, no bo to jest uzdrowienie liniowe, czyli przeprowadza sumę wektorów na sumę wektorów, czyli, na, czyli ten wierzchołek przejdzie na taki wierzchołek, który będzie gdzieś tu tak, żeby ten obszar, który tutaj powstanie, był znowu równoległobokiem. Czyli tutaj będziemy mieli bok równoległy do tego zielonego, a tu będziemy mieli bok równoległy do, do tego różowego. No i znowu mamy taki obszar, który jest równoległobokiem. No to jest właśnie własność odzorowania liniowego, że przeprowadza proste na proste. Przeprowadza sumę wektorów na sumę wektorów. Stąd wiem, że na przykład właśnie ten wierzchołek przejdzie na sumę tych dwóch wektorów. A na przykład punkt 0,0 0 przejdzie na punkt 0,0, 0, no bo odzoranie liniowe przeprowadza zawsze wektor zerowy na wektor zerowy. Czyli obrazem tego prostokąta będzie taki równoległobok. Czyli tutaj mamy taki równoległobok. No i teraz to, co nas interesuje, to jest pole tego równoległoboku. Jaki jest związek pola tego równoległoboku z polem tego. Tego prostokąta. No ale w poprzednim filmie my wyprowadziliśmy sobie wzór na pole równoległoboku i teraz możemy z niego skorzystać. No to zobaczmy przez jakie wektory ten równoległobok jest tutaj rozpięty. No jest rozpięty przez ten wektor t od a0, od tego wektora. No to obliczmy ile to będzie równe. No t, wiemy, to jest ta macierz, którą tutaj napisałem, czyli macierz o współrzędnych k, l, m. N to są jakieś dowolne liczby, razy współrzędne tego wektora A0. No to dostaniemy K razy A dodać L razy 0, to będzie k a plus 0. No i M razy A dodać N razy 0, czyli będziemy mieli M razy A. Czyli to jest taki wektor. Czyli ten wektor zielony tutaj po tej stronie ma takie współrzędne k razy a, m razy a. To są współrzędne tego wektora. No a zobaczmy, jakie są współrzędne tego drugiego wektora, czyli ile jest t od 0, d. Na co to odzorowanie liniowe t przeprowadza ten wektor? No to znowu muszę wziąć tę macierz o współczynnikach, o elementach macierzowych kl, mn. Mam taką macierz. No i to mnożę przez współrzędne tego wektora 0, d. No i w wyniku dostanę co? K razy 0 dodać L razy B, czyli będzie L razy B. M razy 0 dodać N razy B, czyli będziemy mieli N razy B. To są współrzędne tego drugiego wektora. No i teraz pole to po prawej stronie, które tutaj mamy, czyli pole tego równoległego boku, które tutaj sobie oznaczymy na przykład P', tutaj mieliśmy pole P, tu będziemy mieli pole P', czyli pole P'. To jest pole tego równoległoboku, to będzie wyznacznik takiej macierzy, która powstaje z tych dwóch wektorów. W zasadzie wartość bezwzględna tego wyznacznika, czyli to będzie moduł, napiszę, wyznacznika takiej macierzy A. A co to jest macierz A? Macierz A to jest macierz złożona z tych dwóch wektorów, które rozpinają ten, ten równoległobok. Na przykład nazwę ten wektor U. A ten wektor nazwę V. Mam takie wektory, czyli ten wektor U ma takie współrzędne, a ten wektor V ma takie współrzędne. No i w poprzednim filmie wyprowadziliśmy sobie taki wzór, że to pole to jest moduł wyznacznika takiej macierzy, gdzie jako kolumny tego, tego tej macierzy ja wstawię te wektory, które rozpinają ten równoległobok. Czyli tutaj będę miał wektor U. A tutaj będę miał wektor v jako kolumny tej macierzy. I wyznacznik tej macierzy, moduł wyznacznika, to jest pole tego równoległoboku. No to właśnie jest wzór, który wyprowadziliśmy sobie w poprzednim filmie. Ja tutaj wpiszę te współrzędne tych wektorów, czyli współrzędne wektora u to jest k razy a i m razy a, a współrzędne tego wektora. Zbłużone tego wektora V to jest L razy B i N razy B. Ja po prostu przepisałem. No i teraz wystarczy tylko wykonać rachunki, wystarczy to obliczyć, obliczyć wyznacznik tej macierzy. No to obliczmy, ile jest równy wyznacznik tej macierzy. No to może po prostu już obliczę. No będziemy mieli K razy A, to jest ten element macierzowy, razy N razy B. Odjąć M razy A razy L razy B. Liczę po prostu wyznacznik macież 2 na 2. No i mam wartość bezwzględną. No to to się równa, napiszę to tak. Że to jest wartość bezwzględna, i tutaj będę miał AB KN, odjąć AB ML. Ja no, tylko zmieniłem kolejność, ale zrobiłem to po to, żeby było widać, że tutaj możemy AB wyciągnąć przed nawias. AB razy KN odjąć ML. No i AB to są, to są liczby dodatnie, no bo to były boki tamtego prostokąta. Więc ja tutaj mogę właściwie A razy B wyciągnąć przed wartość bezwzględną, razy wartość bezwzględna. Z KN minus ML. A co to jest KN odjąć ML? Zastanówmy się. No tutaj mamy tę macierz. KLMN. Ona miała takie elementy macierzowe. No to teraz KN odjąć ML, to jest po prostu wyznacznik tej macierzy. To jest wyznacznik tej macierzy M, która zadawała nam to odwzorowanie liniowe. Czyli to, co tutaj mamy, to się równa. A razy B. Na no co to jest a razy B? A razy B to było pole tego prostokąta. Czyli to było to pole prostokąta P. Tak? Czyli to jest P razy. No, a tutaj mamy moduł wyznacznika tej macierzy M. No to napiszę, że to jest moduł, wartość bezwzględna, inaczej, wyznacznika macierzy M. Czyli Widzimy, jak popatrzymy na początek i na koniec, może napiszemy to jeszcze raz, że to pole P' tego równoległoboku to jest pole tego prostokąta P pomnożone przez moduł wyznacznika macierzy M tej macierzy, która zadawała nam to odwzorowanie liniowe tutaj. Czyli widzimy, że mamy tutaj bardzo ciekawy związek pomiędzy polem tego prostokąta, który był pewnym obszarem, pewnym kawałkiem dziedziny tego odwzorowania liniowego T, a polem tego równoległoboku, który jest obrazem tego prostokąta w tym odwzorowaniu. Czyli jeszcze raz może to powtórzę. Czyli jeżeli tutaj mamy pewien obszar, akurat w tym wypadku jest to obszar prostokątny, to jest pewien prostokąt, powiedzmy, nazwijmy go R, to to, co tutaj mamy po prawej stronie, to jest obraz tego prostokąta w tym odwzorowaniu, czyli T przeprowadza nam ten prostokąt R na taki równoległobok T od R. Czyli to jest obraz tego prostokąta w tym odwzorowaniu. No i sprawdziliśmy, że jest bardzo prosty związek pomiędzy polami tych dwóch figur, mianowicie taki, że pole tego równoległoboku, który jest obrazem tego prostokąta. Aby Że, obliczyć, no, to musimy wziąć pole tego prostokąta i pomnożyć przez moduł, czy też wartość bezwzględną, wyznacznika macierzy, która zadaje to odzorowanie T. No i tutaj zrobiliśmy to dla takiego szczególnego przypadku, kiedy ten obszar, który odzorowywaliśmy, był prostokątem. No i łatwo to było obliczyć, bo prostokąt jest przekształcany przez odzorowanie liniowe na równoległobok, a pole równoległoboku umiemy łatwo obliczyć, bo wyprowadziliśmy sobie ogólny wzór w poprzednim filmie. No ale można to łatwo uogólnić na obszary o dowolnym kształcie. Więc tutaj może zróbmy sobie taki następny rysunek. Powiedzmy, że mamy jakiś obszar, no na przykład, który może mieć taki kształt eliptyczny. Może ładniej to narysuję. Powiedzmy, że jakiś obszar, którego brzegiem jest elipsa. No i odzorowanie liniowe to odzorowanie liniowe T przekształci nam ten obszar na jakiś inny. Na przykład który będzie wyglądał jakoś tak. No ta elipsa może być większa. Akurat okazuje się, że dla odzoru liniowym obrazem elipsy też będzie elipsa. No i ta elipsa może, może być trochę innego kształtu, może być trochę innego rozmiaru, więc to pole może być inne, ale pole tego obszaru tutaj nazwijmy P i pole tego obszaru tutaj nazwijmy P'. Będzie związane są sobą dokładnie tą samą relacją. Czyli tu mamy odzorowanie t. No i t w działaniu na wektor x to jest macierz m razy wektor x. No to okazuje się, że ta relacja, którą sobie wyprowadziliśmy poprzednio, tutaj też zachodzi. Że to pole p' to będzie równe polu p pomnożonemu przez wartość bezwzględną wyznacznika tej macierzy m. Razy pole p. Dlaczego tak się dzieje? No tak się dzieje dlatego, że ja mogę sobie ten obszar tutaj podzielić na, na prostokąty. Mogę go tutaj podzielić na prostokąty. Różnych rozmiarów, powiedzmy, o, jakoś tak podzielić go na prostokąty. No i tutaj, żeby go wypełnić, no to będę musiał brać coraz mniejsze te prostokąciki, tak tutaj. Jeszcze mniejsze, tutaj jeszcze mniejsze. No więc widać, że dokładnie tego nie mogę zrobić, ale mogę dowolnie ten obszar przybliżać prostokątami. Jak tutaj będę wstawiał coraz mniejsze prostokąciki, no to w granicy można myśleć o tym, że ja tutaj w końcu ten obszar prostokątami wypełnię. W każdym razie mogę ten obszar dowolnie przybliżać prostokątami. No a wiemy, że obrazem każdego z tych prostokącików będzie tutaj jakiś równoległobok. No powiedzmy, że to będzie, jakiś taki równoległobok. Tutaj będę miał. Jakiś taki równoległobok. Będę miał jakiś kolejny równoległobok. O tak. Tutaj znowu jakiś równoległobok. No i będą też obrazy tych małych równoległoboków. Tak, tutaj będą takie małe równoległoboki. W każdym razie, tutaj znowu ten obszar. Obrazem każdego z tych, z tych prostokątów po lewej stronie będzie jakiś równoległobok tutaj po prawej stronie. No i dla każdego z tych równoległoboków zachodzi to prawo, które sobie wyprowadziliśmy, że pole takiego prostokąta jest związane z polem równoległoboku, na który ten prostokąt jest przekształcany, właśnie w ten sposób, że to pole się pomnoży przez wartość bezynną wyznacznika. No więc, skoro dla każdego takiego prostokąta jest ta własność spełniona, no to w sumie dla całego pola też ona będzie. Mogę to pole takiego kształtu dowolnie blisko przybliżać polami takich prostokątów, znaczy, mogę ten obszar. Przybliżać sumą takich prostokątów. Dla każdego z prostokątów mamy taki związek, więc widzimy, że pole całej takiej figury również przeskaluje się o taki czynnik. Czyli ten wyznacznik macierzy odwzorowania T pojawia się jako taki czynnik skalujący, który skaluje nam pola figur, na które przechodzą figury w tym odwzorowaniu T. Czyli każda figura geometryczna na płaszczyźnie, każdy obszar. Skończony, który ma jakieś pole, po przekształceniu przez to, to odzorowanie liniowe T, będzie miał inne pole, ale to pole po prostu się przeskaluje. Pomnoży się pole tego obszaru, który był tutaj częścią dziedziny, przez wartość bezwzględną wyznacznika tej macierzy, która zadaje to odzorowanie T. I tutaj w tej przeciwdziedzinie ten obszar właśnie będzie miał pole, które będzie iloczynem tych dwóch liczb. Pola obszaru tego pierwotnego przez. Wartość zeznania wyznacznika macierzy M. No i widzimy, że tutaj po raz kolejny w sposób mniej lub bardziej oczekiwany pojawia się w ciekawy sposób wyznacznik macierzy. Znowu ten wyznacznik widzimy, że ma jakiś związek z polem, tym razem ze skalowaniem pól figur geometrycznych.